Witam Was z tej strony Max do 80. Mam takie przemyślenia na temat ekologii, recyklingu. To się może tak szumnie nazywa recykling, ale ja przemyślałem tą sprawę i mam takie taki pomysł, żeby zrobić cegłę ekologiczną. Ta cegła ekologiczna do palenia jako paliwo do pieców, picyków i tym podobnych rzeczy. Co było potrzebne? Potrzebna byłaby gałęziówka. To jest sezon jesień, zima, gdy w lesie jest wycinka drzew i jest gałęziówka. To są te mniejsze gałązki, to są końcówki gałęzi, gałązki oraz gałęzie, które są ze sadów, tam są też jest przycinka. I do tego potrzebne były jeszcze kartony ze sklepików i sklepów, które są wystawiane i latem nie są one tak często brane jak na jesieni, w zimie i na wiosnę, gdy one idą na podpałkę, na rozpałkę. Jak to zrobić wszystko? To trzeba było zrobić miks. Wartość procentową, około 30% gałęziówki, sosna, świerk, drzewa żywiczne, do tego drzewa żywiczne tak samo jest i gruszka, i czeresienka, i śliwka, i tak dalej. I do tego kartony. Potrzebna była taka maszyna na prąd z bębnem. Zasypnik. Taki duży zasypnik powinien być. I na dole powinny być noże do cięcia. Powinien lecieć z tego a la wiór na kopę. Powinniście według mnie rozłożyć plandekę, nie wiem, minimalna to by musiała być 5 na 5 metrów, bo tego by musiało być dość dużo. Do tego jakaś balia, nie wiem, stara jakaś wanna lub jakaś beczka z wodą. Po wrzuceniu tego do tej maszyny, która tnie, to by musiało być procentowo utrzymana wartość tego 30% do 30 i do 30, czyli 30% dajecie gałęziówki, sosna lub świerk lub modrzew i tak dalej, do tego drzewa owocowe i do tego kartony. To jest tak procentowo, ale to wzrokowo będzie inaczej, bo to by musiało być 3 kopy tego, kopa nie wiem jaka wam tam mogłaby być duża i po zmieleniu tego na wiór to leży na tej plandece. Następnie to tego miksa trzeba by było wrzucić do wanny, żeby to się troszeczkę opiło wody. Później następna by musiała być plandeka, następne 5 na 5 metrów i do tego takie korytka. Tak to nazwę, korytko, ponieważ to musiała być forma na tą cegłę. Cegła ma jakiś tam wymiar, prawda? I można było zrobić większe lub mniejsze. Nie wiem, czy to by było można nabrać. Czym to nabrać? No nie wiem, no. Czy to jakimś podbierakiem, ale podbierak by musiał być zrobiony. Sam podbierak musiał być zrobiony z siatki, żeby to jakoś od dna trzeba było zabierać. Wiadomo, że się wtedy ta woda też by się lała z tego, ale o to właśnie chodzi, żeby to było mokre, żeby wyschło to na słońcu. Na tej plandece, w tych korytkach, w tej formie. I nie wiem, czy to było może zrobić po 10 czy po 20. Tak po prostu, to nie musi być jakiś super zestaw, ale żeby tak wyglądało jak cegła. Poza tym w tej cegle trzeba było porobić około 6-8 otworów, nie wiem, jakimś z tej gałęziówki czy jakimś prętem metalowym otworów, żeby to po prostu to powietrze szybciej odparowywało ta woda. I to by było można zrobić praktycznie w jakieś ciepłe dni. To temperatura, która by się utrzymywała w tym minimalna 25 stopni, 30 w górę, żeby to słońce przyszło i to po prostu wysuszyło i zrobić sobie co jakiś czas, tak myślę, takie małe te cegły ekologiczne jako paliwo do pieców
I nie wiem, czy to jest takie bardziej wykonalne, czy to jest takie bardziej, tak ja to przemyślałem, żeby to zrobić. Może ktoś już to robi, a ja, ale tego jeszcze po prostu nie jest podane, przepraszam, nie jest dodane na YouTube'a. Z miłością chciałbym takie coś zobaczył, jak to jest, proces ten cały się odbył i jak właściwie jest wartość energetyczna, kaloryczna tego palenia i jakiś tam piec, przypuśćmy, nie wiem, taki pokojowy, czy nawet piec, który ogrzewa cały dom, jak to wygląda i jakaś wartość energetyczna. Ale na koniec wspomniałem tutaj wcześniej, jak mówiłem, o cegle i mam takie pytanie, ile waży cegła? Ile waży cegła? Cała cegła waży 1,5 kg cegły. To tyle. Komentujcie tutaj na dole pod tym filmikiem. Subskrybujcie i do zobaczyska. Mówi do Was Max D890. Drugi filmik o Haribo. Tak sobie przemyślałem tego Carna UB Wax i Carna UB Plus, tego, te żelki i tą pastę, prawda? A co by było, gdyby stopić te żelki na patelni, użyć jako środka topiącego oliwę z oliwek i stopić te żelki i co wtedy nam by wyszło? Prawdziwy żel do nakładania na samochód? Jakim przyjemnym byłby zapachu, prawda? Manago, malinowym albo truskawkowym, albo po prostu żelki Haribo mielibyśmy na samochodzie. Można takie coś zrobić, no ale ja tego nie próbowałem. Jeszcze nie spróbowałem. Może kiedyś coś spróbuję? Piszcie, komentujcie i subskrybujcie. Pozdrawiam Was, Max D890.